Już w najbliższym czasie wspólnie zdecydujemy, kto będzie reprezentował nas w Radzie Miasta, Radzie Powiatu i w Sejmiku Województwa Lubelskiego. Jako mieszkaniec miasta staniesz przed wyborem, kto zostanie burmistrzem na miarę Twoich potrzeb. Rozmawiając ze znajomymi, zapewne słyszysz, że sporym problemem jest stan dróg i chodników na terenie miasta, szczególnie poza centrum. Czy nie wolisz dojeżdżać do pracy lub szkoły po prostej, zadbanej drodze? Wspólnymi siłami stworzymy przyjazną atmosferę do robienia biznesu. Zwiększymy także bezpieczeństwo w mieście. Pomimo dobrej pracy policji i służb porządkowych, niektóre rejony miasta wciąż pozostają mało bezpieczne dla mieszkańców. Pozwólmy, by nasze miasto było ładne, spokojne i przyjazne dla wszystkich. Tereny zielone i estetyka miasta to bardzo ważny element, który warto pielęgnować. Jako samorządowcy powinniśmy pilnować, na co przeznaczone są nasze pieniądze. Koniec z inwestycjami robionymi w pośpiechu, które narażają nas na straty finansowe i nie gwarantują bezpieczeństwa ich użytkownikom. To miasto nie jest własnością jednego człowieka. To miasto nie jest własnością jednego ugrupowania. To jest dobro nas wszystkich. Jako burmistrz nie chcę rządzić. Chcę wspólnie z Państwem zarządzać. Nasze miasto, nasz wybór.